Zalane domy, garaże, posesje i piwnice, zerwane mosty i zniszczone drogi to skutki powodzi, z którą od kilku dni walczy gmina Głuchołazy. Najtrudniejsza sytuacja była tam w środę około godziny 21. Wtedy do centrum miasta wdarła się woda. Najwyższa fala miała aż 2 metry wysokości. Rozpoczęło się wielkie sprzątanie i liczenie strat. A tereny powodziowe w czwartek odwiedził premier Donald Tusk, który obiecał szeroko idącą pomoc. Jest 30 dzień maja, Magdalena Zioło, witam i zapraszam do obejrzenia najświeższych wiadomości z regionu. Prawie 3 godziny trwała dyskusja nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Nysa za rok 2013. O wynikach głosowania już za chwilę. To był budżet stagnacji, budżet, który nie rozwijał Nysy, budżet, który spełniał zachcianki niektórych grup społecznych. A w wiadomościach jeszcze o biciu rekordów w lekkomyślności przez polskich złomiarzy. Są to bardzo duże straty generowane, a tym samym narażenie na niebezpieczeństwo. Woda na ulicach miasta pojawiła się w środę. W przeciągu zaledwie jednej godziny spadło 70 litrów wody na metr kwadratowy. Gdy mieszkańcy uporali się z pierwszą falą, przyszła kolejna. Zniszczonych jest 100 mieszkań i domów. W pobliżu potoku Starynka, który wystąpił z brzegu, fala miała nawet do 2 metrów wysokości. A wszystko zaczęło się tutaj, kilkanaście kilometrów od Głuchołaz, już po stronie Republiki Czeskiej, gdzie w środę w ciągu 2 godzin spadło 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Mikulowice, panuje tu pozorny spokój, dalej jest coraz gorzej. Tuż przed wjazdem do miejscowości Andrejowice zniszczona trakcja kolejowa. A w samej miejscowości prawdziwy Armagedon. Rwący strumień przepływa z całym impetem przez kilka podwórek i domów, zbierając ze sobą wszystko, co napotka. Trasą przez Złote Chory wjeżdżamy do Głuchołaz, gdzie skalę zniszczeń widać gołym okiem. Ale na konkretne szacunki trzeba jeszcze poczekać. A to miejsce, gdzie wóz strażacki uczestniczący w akcji zapadł się dosłownie pod ziemię. A wszystko w wyniku tego, że strumień wody płynący na co dzień w bardzo leniwym korycie rzeczki Biała podmył jezdnię na tyle, że ta w efekcie się zapadła. Z relacji świadków wynika, że kierujący wozem strażak próbował jeszcze ratować sytuację, ale na tyle błyskawicznie zapadała się ulica wraz z 15-tonowym samochodem, że nie miał szans na reakcję. Dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zrelacjonowała, że wydarzenia w środę późnym wieczorem miały bardzo gwałtowny przebieg. Jeszcze o godzinie 19 w środę poziom wody na Białej Głuchołaskiej, potok Starynka jest jej dopływem, wynosił 64 cm. Nie był przekroczony nawet stan ostrzegawczy określony w tym miejscu na 90 cm. Godzinę później woda miała już wysokość 147 cm i przekroczyła stan alarmowy, a o godzinie 21 fala miała ponad 230 cm wysokości. Na prośbę służb powiatowych z Nysy i strażaków opolskie WCZK dowiozło do Głuchołaz ponad 5 tysięcy worków z piaskiem do ochrony mieszkań i posesji. W wyniku wieczornych środowych nawałnic w gminie Głuchołazy zniszczonych zostało 99 domów, dodatkowo garaże i inna infrastruktura. W czwartek na miejscu pojawił się premier Donald Tusk, który odebrał od sztabu kryzysowego najnowszą informację pogodową i odwiedził rodzinę, która została mocno poszkodowana w niniejszych wydarzeniach. Odebrałem informację. Przede wszystkim tą, która dla mieszkańców jest najważniejsza, to znaczy tą prognozę pogodową. Co prawda leci nam na głowy cały czas deszcz, ale on prawdopodobnie będzie deszczem powoli zanikającym. Pomoc będzie świadczona, mówimy o tych świadczeniach do 6 tysięcy złotych, to już samorząd lokalny decyduje, ile komu należy wypłacić i to jest, jak wiecie, bezwrotna pomoc. Wizytujący premier odwiedził także próbujących wyciągnąć wóz strażaków i obserwował postępy akcji, która w efekcie przyniosła szczęśliwe rezultaty. To jednak nie koniec skutków powodzi w Głuchołazy.
bazach ujęcie wody dla Nysy jest zagrożone skażeniem, ponieważ do Rzeki Białej mogą dostawać się ścieki z Głuchołaz, dlatego ujęcie wody w Nysie wykorzystuje tylko zapasy i uruchamia stare studnie głębinowe. Prezes Nyskiej Akwy uspokaja, że sztab zdecydował o uruchomieniu rezerwowych ujęć głębinowych w Nysie, a także przypomina o istniejących rezerwach wody w zbiornikach ujęcia w Siestrzechowicach. Do poniedziałku mieszkańcy Nysy mogą się nie obawiać o brak wody. Do tego czasu Nyska Akwa ma nadzieję, że Głuchołazy uporają się z problemem. Po trwającej prawie 3 godziny burzliwej dyskusji stosunkiem głosów 16 za i 5 przeciw burmistrz Jolanta Barska otrzymała absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Nysa za rok 2013. Co sprawiło, że przebieg wydarzeń był aż tak emocjonujący, sprawdzały nasze reporterki. Już od samego początku kolejnych emocjonujących obrad członków Rady Miejskiej samorządowcom we znaki dawał się jej charakter. I tak pierwsze ostrzały skierowane zostały do nas, do redakcji Regionalnej Telewizji Opolskie. Ja chciałbym, proszę Państwa, w temacie naszej Regionalnej Telewizji Opolskiej. I tutaj witam Panią Magdalenę Ziobą i prosiłbym, żeby przysłuchała się mojej wypowiedzi i wyciągnęła wnioski. Państwo, wytworzyliście w tej telewizji kłamstwo. Dotyczyło to, jakby nie było mojej osoby, mojego członka RRD, to nie mojej osoby, tam był temat, ale był temat związany z RRD. Chodzi mi o burmistrza Smuchowa, jak burmistrza Paszkowa. Proszę Panią, Pani Magdo. Trzeba było się ze mną skontaktować z właściwą osobą, która by Pani wytłumaczyła, bo śmiem wątpić, że Pan, że to te dane podał Pan Matuła, który siedzi jest obecny tutaj, nieprawdziwe. Bojkotem publiczności i innych radnych zakończyła się jatka kolegów partyjnych, aż strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby panowie stali do siebie w politycznej opozycji. Bo o niej też dużo dyskutowali radni, wskazując jednocześnie, że to właśnie przy tejże okazji powinni burzyć mury terminologii opozycji, koalicji i stanąć w szeregu zgodnie jak przyjaciele. Kilkoro radnych podniosło ich zdaniem nietrafione inwestycje, m.in. niedawno zakończoną budowę parkingów przy ulicy Karugi, o co z kolei zabiegali przez lata tamtejsi mieszkańcy. Wszystkie inwestycje w mieście, te na poziomie 3 milionów, to albo złe, albo kontrowersyjne. Nie zacieśnień, fontanny, no potrzebne. Przed czasem dostałem pismo, kilkadziesiąt podpisów od mieszkańców Krzywoustego. Pytają się mnie, panie radny, jak żyć? Obwiniano także Jolantę Barską o wysokie bezrobocie w mieście, brak inwestorów i stagnację gospodarczą. Zarzuty formułowane były także pod adresem sztucznie podtrzymywanych projektów, na które gmina nie znajdzie pieniędzy, a dziś według PiS-u są narzędziem wyborczym. Takim przykładem jest stadion, kompleks sportowy przy ulicy Sudeckiej, gdzie w ubiegłym roku wydano 9 tysięcy na wycinkę drzew, przedłużając ważność dokumentacji, która opiewa na inwestycje wartą 70 milionów. Dzisiaj nie będzie takich pieniędzy, nigdy nie będzie takich pieniędzy. My sztucznie przedłużamy coś, co kosztowało 2 miliony, bo sama dokumentacja kosztowała około 2 milionów złotych i mamimy wyborców tym, że być może kiedyś tam będzie, bo coś się może zmieni. Nic się nie zmieni. Dużo mówiło się także podczas niniejszej sesji o tak zwanym załatwianiu swoich spraw w zamian za głos udzielające absolutorium. Patrząc na niektórych radnych, rzeczywiście widzę po prostu podmilanie się i dziękowanie pani burmistrz za załatwianie własnych, prywatnych spraw. Myślę, że tak nie powinno być, że budżet powinien być całej rady, wszystkich mieszkańców gminy Nysa. To był budżet stagnacji, budżet, który nie rozwijał Nysy, budżet, który spełniał zachcianki niektórych grup społecznych i był takim populistycznym instrumentem pozyskiwania głosów na wybory 2014.
14. Pojawił się też wątek tych projektów, które miały wielką szansę na realizację, a zostały zaprzepaszczone. Sprawdziłem budżet. Przychody 157 milionów, wydatki na poziomie 26 milionów 200 tysięcy, to daje 16,6 zadłużenie. To było najniższe zadłużenie w całym województwie opolskim. Można było wybudować 5 stadionów tartanowych i wtedy mielibyśmy zadłużenie na poziomie 35-36%. To i tak byłoby niskie. W przygotowanym wystąpieniu burmistrz Jolanta Barska przedstawiła stan finansów i sprawozdanie z 2013 roku, z którego wynikało, że budżet gminy jest na stabilnym poziomie, a realizacja założeń budżetowych prawie w 100%. Dzieci wyjechały z całymi rodzinami. To powoduje, że bezrobocie spada formalnie na papierze w Urzędzie Pracy, że spada liczba osób korzystających z opieki społecznej, bo to też był argument pani burmistrz, że Nysa się rozwija. Nie, Nysa się nie rozwija. My to widzimy na ulicach, my to widzimy w centrum miasta. Pani burmistrz się chwali tym, że wsie pięknieją, że mamy wiaty grillowe na każdej wsi dzisiaj, że mamy patelnie elektryczne na wsi, ale proszę wyjść na rynek, zobaczyć, jak wygląda rynek w Nyski, jak wygląda ulica Celna. Plan rewitalizacji ulicy Celnej został zaniechany, odłożony, nie wiadomo na jak długo. Kupcy z ulicy Bielaskiej zostali wyrzuceni, ich miejsca pracy zostały zlikwidowane. Dzisiaj ograniczono się do tego, że uprzątnięto budki blaszane. Natomiast nic się z tym terenem nie robi. Były piękne plany rewitalizacji tego terenu. Burmistrz ponadto mówiła o rosnących wpływach z podatków i dochodach gminy, a także o udanych realizacjach, z których dumy nie kryli niektórzy radni. Po 20 latach samorządnych dopiero teraz wjechałem na sesję Rady Miejskiej w Nysie bez pomocy, samodzielnie nową gminą, która jest w urzędzie. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy głosowali za przyjęciem budżetu tego i poprzednich oraz burmistrz. Ze względu na to, że w budżecie 2013 znalazła się wielka inwestycja na Górnej Wsi, ulica Krasińskiego, która kosztuje około 3 milionów, powiedziałem na sesji, że ja nie mogę być przeciw. Z racji tej, że głosowałem za tym budżetem, walczyłem o ten budżet, walczyłem o tą drogę, więc nie mogę być przeciw absolutorium dla pani burmistrz Barskiej. Realizacja budżetu uzyskała pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej. Po prawie 3-godzinnych obradach przewodniczący Rady Miejskiej Feliks Kamienik zarządził głosowanie. Przystąpimy do punktu G. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu gminy Nysa na 2013 rok. Kto z państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? 16 głosów za, przy 5 głosach przeciwnym. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Panie radny, jak pan widzi. Już w piątek, 30 maja, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie zaprasza na Noc Nauki, dedykowane zarówno młodszym, jak i starszym. W programie m.in. warsztaty i wykłady, ale także pokazy, zawody sportowe czy badania składu masy i ciała. Wydarzenie odbędzie się w rektoracie PWSZ-u w Nysie przy ulicy Armii Krajowej 7. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 18, a samo wydarzenie organizowane jest w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki. Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi Nysianie wyruszą na wieżę ciśnień przy ulicy Obrońców Tobruku. Nyski Ośrodek Rekreacji organizuje bowiem uroczystość dla maluchów w zbliżającą się sobotę. Zabawa ruszy o godzinie 12, a organizatorzy zaplanowali liczne gry i zabawy, w tym wyścig w workach, biegi na schodach czy konkursy rysunkowe, a wszystkie będą odbywały się w wieży oraz w jej obrębie. NOR uspokaja także, że zabawa odbędzie się bez względu na pogodę. Wydarzenia odbędą się 31 maja w sobotę, a zatem dzień przed Międzynarodowym Dniem Dziecka, a wszystko po to, aby, jak podkreśla dyrektor Nyskiego Ośrodka Rekreacji Mirosław Aranowicz, nie konkurować z Marszem dla Życia i Rodziny zaplanowanym właśnie na 1 czerwca. Takiego odkrycia nikt się nie spodziewał. Podczas wykonywania pracy przy elewacji Pałacu Biskupiego
Po odkuciu tynku na muzealnej ścianie wyłoniły się fragmenty prawdopodobnie XV-wiecznej kamienicy. Na razie nieoczekiwane odkrycie nie wpłynie na przebieg prac remontowych prowadzonych w Nyskim Muzeum. Natomiast jeśli chodzi o znalezisko, to przeprowadzone zostaną wkrótce dodatkowe badania architektoniczne. Na obecną chwilę przypuszcza się, że znaleziona kamienica stała w tym miejscu, zanim zaczęto budować pałac, a po II wojnie światowej została wpisana do rejestru zabytków, choć nagle zniknęła podczas odbudowy miasta. Spacerujący po Placu Paderewskim mieszkańcy miasta szybko zauważyli zniknięcie jednego z drzew przy ulicy Skłodowskiej-Curie w Nysie. Równie szybko pojawiły się słowa krytyki i oburzenia, jak można było ściąć tak piękne drzewo. Jednak ponad stuletni dąb był już od dłuższego czasu chory i musiał zostać usunięty. Jak zapewnia Nyski Wydział Ochrony Środowiska, drzewa nie dało się już uratować, ponieważ było już w połowie uschnięte i w każdej chwili mogło się złamać. Co za tym idzie, było zagrożeniem dla przechodniów. Dąb został ścięty za wiedzą i zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Złomiarze w Polsce dosłownie prześcigają się w biciu kolejnych rekordów w lekkomyślności. Coraz to bardziej wymyślne kradzieże metalowych elementów rozmaitych konstrukcji nieraz doprowadzają do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Ze względu na doniesienia o kradzieży trakcji, Nyska policja wzięła pod lupę lokalne skupy złomu. Złodzieje metalu w bezmyślności przechodzą samych siebie. Złomiarze kradną już nie tylko linie telefoniczne, ale nawet elementy torowisk czy rury doprowadzające gaz. Takie działania często prowadzą do ogromnych strat oraz sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Coraz nowsze doniesienia z całego kraju o rekordach bezmyślności, jaką przejawiają zbieracze złomu, zmobilizowały nyskich funkcjonariuszy do kontroli lokalnych skupów złomu. Razem z służbami ochrony kolei kontrolujemy wytypowane składy złomu na terenie całego powiatu w celu właśnie sprawdzenia, czy elementy trakcji kolejowej nie są tam sprzedawane. Policjanci z Nyskiej Komendy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przez 2 dni kontrolowali wybrane punkty skupów złomu na terenie całego powiatu. Takie sygnały otrzymywaliśmy i w Polsce takie przestępstwa były zgłaszane, to za tym idzie, są to bardzo duże straty generowane, a tym samym narażenie na niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze stale alarmują, że kradzież trakcji to nie tylko ogromne straty finansowe, ale i ogromne ryzyko. Kradzież elementów trakcji jest przestępstwem, za popełnienie którego grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Oprócz działań kontrolnych na skupach złomu, policjanci sprawdzali pojazdy na drogach pod kątem ujawniania mienia pochodzącego z przestępstwa, w tym także elementów trakcji kolejowych. Podczas trwającej 2 dni akcji mundurowi nie znaleźli żadnych przedmiotów pochodzących z przestępstwa, choć być może warto byłoby częściej zawitać w progi kolejnych wybranych skupów złomu. Z okazji Dni Nysy w sobotę 24 maja centrum miasta zamieniło się w prawdziwą arenę gry miejskiej zorganizowanej przez Biuro Informacji Turystycznej w Nysie. Mieszkańcy uzbrojeni w mapy, latarki oraz wiedzę o swoim mieście wyruszyli w teren, aby zdobywać punkty, które później mogli zamienić na bardzo atrakcyjne nagrody. Start pierwszej nyskiej gry miejskiej zlokalizowany był w bastionie Świętej Jadwigi w Nysie, gdzie każdy uczestnik zabawy dostał listę zadań i zagadek do rozwiązania, a także dla mniej przygotowanych mapę miasta. Cel gry był jeden – zdobyć jak najwięcej punktów. Gra wzbudziła ogromne emocje, ale emocje w tym dobrym słowa znaczeniu. Już podczas gry spotykaliśmy się ze słowami uznania, co za świetna zabawa. Chodziło nam o zjednoczenie ludzi, o wyciągnięcie ludzi z domu także do południa, że nie tylko koncerty, bo na koncerty idzie wszystkim głównie duża część młodych, ale żeby rodziny z dziećmi właśnie tak się stało, żeby grali. Możliwości było wiele, do zdobycia bowiem były punkty stałe, bonusy oraz punkty lotne. I to właśnie często te ostatnie wywoływały u graczy najwięcej śmiechu, ponieważ aby ułożyć pełne hasło, należało zdobyć wyrazy z kilku miejsc w Nysie i to często w bardzo przedziwny sposób. Hasło było dość trudne. Brzmiało ono jadowicie, mroczne opary lekko drgnęły wewnątrz
stalowej konstrukcji, realnej konstrukcji wieży. Jeżeli ktoś musiał podejść do restauracji i musiał podać pytanie, zapytać się, czy jest suchy chleb dla konia, no to troszkę wymagało odwagi. Zdarzyło się, że w jednej z restauracji na to pytanie odpowiedziano, nie mamy chleba, ale może suche bułki, bo mamy trochę suchych bułek. W kawiarni należało zapytać o Hansa Klossa, pytał pytania, kto to jest, ja nie znam takiego, więc bo o hasłach wiedzieli tylko konkretne osoby, wytypowane restauracje, kwiaciarnia i kawiarnia. Pierwszą nagrodą w Nyskiej Grze Miejskiej było 500 zł, drugą 300, a trzecią 200 zł. Było zatem o co grać. Jednak jak mówią sami organizatorzy, często o dobrym wyniku decydowała gra zespołowa. Rodzina, która wygrała pierwszą nagrodę, był to właśnie zespół. Dwoje dorosłych, dwoje rodziców, troje dzieci czy dziewczynki, które mimo że w grze przeszkodziła, przerwała grę na jakiś czas ogromna ulewa z gradobiciem, to jednak wszyscy przebrali się w suche ubrania i kontynuowali grę. Jak mówili niektórzy uczestnicy, gra miejska pozwoliła im odkryć Nysę na nowo. W grze ukazaliśmy takie miejsca, które na co dzień mijamy w biegu, a nie widzimy ich. I właśnie do tego służyła gra, żeby się bawić, że nie było to tylko stricte jakaś historia Nysy i wyszukiwanie, ale żeby spojrzeć na nasze miasto innymi oczami. Trzeba zobaczyć to piękno, te zabytki, że warto mieszkać w Nysie i być dumnym z tego, że mieszka się w Nysie. Jak zapewnia Biuro Informacji Turystycznej w Nysie, z pewnością nie była to jedyna gra miejska, którą zorganizowali w Nysie, a wszyscy, którzy nie mieli okazji wziąć udziału w pierwszej odsłonie, mogą już teraz zacząć przygotowywać się do kolejnych edycji Wielkiej Nyskiej Gry Miejskiej. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na premierę kolejnego wydania Wiadomości zapraszam już w najbliższy wtorek. To będzie 3 czerwca. Do zobaczenia.